Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Z tej strony Juken, przed nami 16 odcinek z Kebab Chef Restaurant Simulator. Moi drodzy, ponieważ weszło fajnych update'ów kilka dodatków, postanowiłem, że sporadycznie będę nagrywał takie luźniejsze już odcinki, bo serię skończyliśmy, ale będziemy właśnie tym dodatkom się przyglądali. W poprzednim odcinku, moi drodzy, no, przyglądaliśmy się nowościom. Pokazywałem wam, jak na przykład z tymi jajkami jest to źle zrobione. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się pizzom, ale zanim oczywiście te pizze się odblokują, musimy obsłużyć tego tutaj gagatka. No, jeszcze mamy bałagan, jak widzicie, po remoncie się walają jakieś tam rzeczy gdzie niegdzie, bo ja tutaj wszystko przestawiałem. A może mu na stół postawimy? Masz, chłopie, sól. Siemanko, jednooki bandyto, witam ciebie. Ciao, kuchciku, ale też mnie nazwał, wiecie co, kuchcik, ładnie mnie nazwał, no. Skoro do mnie zadzwoniłeś, nie dzwoniłem do ciebie, Leonardo, spierdzielaj, to ty do mnie przyszedłeś. Mam nadzieję, że rozwiązałeś zagadkę na temat dania odkrywcy. No nie rozwiązałem, bo nie pamiętam. Opowiadałem ci o mojej podróży w poszukiwaniu tajemnicy słynnego przepisu mojego ojca. Wskazówkę, która doprowadziła mnie do ciebie, był twój ojciec. Nasi ojcowie ciężko pracowali, aby stworzyć recepturę, która starali się zachować w tajemnicy. Aby mistrz przechwycił jeden z fragmentów, które składają się w całość. Wierzę, że naszym wysiłkom możemy odzyskać brakujący element układanki. Ale jaki obraz? Podaj smakoszowi danie z podanymi instrukcjami. Który obraz jest tego Leonarda teraz, widzowie? To będą precle, na pewno to będą precle tu. Leonardo, ty jest. Dobra, czyli na jednym daniu na pewno mamy Leonardo chce precle. Na drugim na pewno by chciał do precli pomarańcze. I chyba tyle. To w ogóle nie wiem. No i na pewno malin nie mamy, truskawki mamy, ale to mi wygląda, wiecie co? To mi wygląda na tą galaretkę. O, proszę, mamy to, słuchajcie. Damy mu truskawkę, damy mu galaretkę. Zaraz mu tu coś zakombinujemy. A czemu to mi na ziemi tu, kurde, się wala jedzenie? Widzowie, jak zwykle będę kombinował po swojemu. Jeżeli była zagadka, to zakładam, że to dotyczyło tego. Dotyczyłem, że mają być jakieś truskawki, to powiedzmy, że damy mu ładnie ułożone truskawki, słuchajcie, w narożniku. Czekajcie, pójdziemy z tym tu. Teraz mu jeszcze tam jajko wrzucę, jak się wkurzę. Na pewno by chciał pomarańcze, niech ma z dwa, a damy mu z jedną cytrynę. Ananasy są w lodówce, więc nie, i truskawki trzy. Czy coś jeszcze? Precel. Nie wiem, gdzie ja precla wrzucę mu tu, kurde. Na pewno jest precel, tylko zobaczymy, czy to się da. Ładnie mu ułożę. Raz chociaż systematycznie, wiecie. Zrobimy jakąś tam kompozycję. Nie, czekajcie, tak nie. Dajmy mu tak. Cytrynę damy mu tu. A niech ma tego pomarańcza więcej. Dobra, no nie wygląda to, widzowie. No ewidentnie to nie wygląda. Czekajcie, to trochę inaczej miało być. Dobra, i na górę mu wrzucimy precelka. Cyk. Zobaczymy, czy zgadłem, widzowie. Jeszcze wypadałoby to jakoś doprawić, ale... I co on tu na to? Mieszanka zabójcza. Galaretka przy... No tak, mi według obrazów, jeżeli mamy sugerować się obrazami, to tak mi to... Tak mi to, widzowie. Tak, tak, tak. Zawsze mi się udaje. Jestem ciekaw, czy by mi się nie udało, nie? Dobra, dajesz mi pizzę, spoko. Tylko i tak musimy zrestartować, widzowie, dzień. Żeby ta pizza była. Więc my zrobimy, moi drodzy, tak, że ja tą dniówkę już tam do końca sobie sam przelecę. Spauzujemy się w tym czasie.
aby was nie zanudzać i moi drodzy, się widzimy w następnym dniu z pizzą. Chyba można ją nawet odblokować, ale teraz nam to nic nie da, bo i tak nie dodamy jej do menu i no to byłoby to troszeczkę bez sensu. Natomiast przyjrzymy się, jakie składniki odblokuj, odblokuj, odblokuj. Trzy pizze, widzowie. Trzy pizze, czyli kolejne wszystkie mamy. Oj, coś się skończyło, sałatka się skończyła. Widzicie, tutaj trzeba mieć łeb na karku. Cały czas, słuchajcie, mam ubaw z tymi... z tą sałatką jajeczną, bo jest źle trochę wpisane. W opisie, zobaczcie, teraz mamy wszystko super. Składniki 100%, wszystko 100%. Tylko, aby to było, musimy tutaj dwa jajka dodać, a nie jedno jajko. Także troszkę też nas okłamali. Rozkminialiśmy to, moi drodzy, w poprzednim odcinku. Możecie zobaczyć, jak tam aż się po prostu gotowałem w pewnym momencie. Bo zupełnie inaczej ten przepis na tą sałatkę jajeczną wygląda. Ja myślę, że zrobię specjalny odcinek dotyczący sałatki jajecznej, bo tu jest mocno w błąd to wprowadzone i bardzo mi się to po prostu nie podoba, że to tak jest zrobione. O, tu nam się skończyło już coś. Czemu to tak się dobrze sprzedaje? Także, moi drodzy, pokażę wam to zdecydowanie w jakimś odcinku, tak na szybko nagram, o co tu chodzi, bo jest troszeczkę w błąd wprowadzone w stosunku do opisu. I to mnie na przykład bardzo denerwuje, jeśli, wiecie, mamy jakiś przepis konkretny, ja robię według przepisu, a się okazuje, że czegoś jednak brakuje, no to wtedy się denerwuję, no bo jeśli to ja bym dał ciała, nie ma problemu, widzowie, umiem się do błędu przyznać. Natomiast jeśli robię coś skrupulatnie według przepisu i jednak jest źle, no to już się zaczynam denerwować na twórców gry. Chociaż wam pokażę tutaj taką ciekawostkę, mnie to rozbawiło, widzowie. Zobaczcie, jak wejdziecie sobie tam na przykład chyba w stanowiska, nie, ale chyba to było w meblach. Chyba tutaj. Zobaczcie, macie tu taki gadżet jak gaśnica. I zobaczcie, co jest napisane w opisie. Niezbędny sprzęt niezbędny w przypadku pożaru w nawiasie. Nie próbuj tego w Sejmie. Także twórcy gry mają poczucie humoru i za to plusik, widzowie. Nie próbuj tego w Sejmie. O Grzegorz Braun, o Grzegorz Braun, kto zgasić świecę, tak będzie umiał. Sałatka nam się... A zobaczcie, jak się sałatki pokończyły, nie? Także no jest druh. Jak ja mówiłem wam ostatnio i tutaj też wam dlatego też to pokazuję. Mówiłem wam ostatnio, moi drodzy, żeby zapas... No niepotrzebny składnik to akurat tam wiecie. Żeby robić zapas przynajmniej po 4, to jest absolutne minimum. Jak sami widzicie na przykładzie tej sałatki, której mieliśmy 4 dosłownie zrobione, już praktycznie nam pewnie się ona skończy przed końcem dniówki, także to tak, widzowie, niestety nie wygląda. Lepiej jednak te potrawy robić razy 5 minimum. I teraz właśnie wam pokażę ten patent, bo moi drodzy, zbliżamy się do końca dniówki. Mamy tutaj teoretycznie z każdym... Znaczy sałatki, jak widzicie, tej też już bym... Sałatki owocowej już nie zrobię, ale w przypadku na przykład tego lahmacuna mógłbym go, wiecie, mógłbym go dodać. Tak samo mógłbym dodać precelka, a ja teraz będę obserwował, co ludzie chcą kupić. Chociaż widzę, że idzie wycieczka, to precelka lepiej jednak dodać. Mamy ich dużo, akurat to nie jest to problem. Jakaś wycieczka idzie. Dobra, jednak ten lahmacun widzę, że będę musiał zagrzać, bo idzie wycieczka, więc... I to też będę musiał zagrzać, ale w drugiej mikrofali, bo idzie wycieczka, tu nie ma co się szczypać. Natomiast mam właśnie, moi drodzy, taki patent, że jakby obserwuję dokładnie co... Jakby już przed końcem dniówki nie wrzucam, tak wiecie, byle jak... Jakby teraz bym się pomylił i źle bym dodał. Nie wrzucam byle jak, żeby tylko dodawać, tylko obserwuję. Chociaż w sumie nie wiem po co, bo ta oszczędność się ma nijak do wszystkiego. Dobra, burgera już też chyba nie. Nie, no burgera mógłbym dodać, ale właśnie, a propos burgera. Patrzę, dniówka się kończy, nikt nie wchodzi. No to po co mam, widzowie, tego burgera uzupełniać? Jak wiadomo, że nikt go nie zje i tylko się zmarnuje. Także burger już widzę, że idzie do lodówki, bo dniówka się kończy. No i nawet bez pauzowania się udało. Szybko razem to przelecieliśmy. Precelki też do lodówki. No i widzicie właśnie, znowu problem, kurczę, z naczyniami. To jest odwieczny problem. Także tu jest cały czas młyn. Tu jest cały czas co robić. Tutaj nie ma, wiecie, opierdzielania się.
nie ma czasu na opierdzielanie się nawet, bo nasi kelnerzy niestety nie są zbyt pracowici. Komunikatu jeszcze nie mamy, o końcu dnia mamy. Właśnie dostaliśmy komunikat, pięknie, to tu jeszcze też może zrzućmy te talerze. I dobra, zaczynamy w takim razie, widzowie, nowy dzień, to przy okazji zobaczycie, jak awansowałem dane posiłki, czy tam potrawy. Ja oczywiście wybieram te potrawy w tej chwili według mojej własnej ochoty. Po pierwsze, ja, jakbyście pytali, no mamy tyle potraw, 10 można serwować. Nie wiem, chyba miałem 10 menu, nawet mogę wam pokazać, że było chyba 9, czy nie, 6 nawet miałem, widzowie, 6 na 10. Jak widzicie, wszystkich nie wykorzystałem, to po pierwsze. Po drugie, robię według tego, na co mam ochotę robić, tak? A po drugie, zazwyczaj zobaczcie, że wybieram jednak te, które są do levelowania. Jakby no, nie biorę tych, które już są maksymalne, tylko te wszystkie dzisiaj wybrałem, które chcę levelować. Już tam na kasę nie zwracam uwagi, bo to jest 120 tysięcy, słuchajcie, zazwyczaj dziennie. Dobra, no to przechodzimy do naszych konkretów. Teraz będzie ta część troszkę kulinarna. Drogi widzu, oczywiście będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i zobaczcie, moi drodzy, zrobiłem czerwony dywan, zrobiłem takie tutaj bajery, nie wiem po co, ale tak dla zabawy. Tak o, po prostu, tak o. Dobra, najpierw trzeba posprzątać. Tak mi jest wygodniej, bo zobaczcie, dlatego jakby się ktoś pytał, czemu ja tych talerzy nie sprzątam na wieczór, bo po prostu tak jest szybciej. Jeszcze tam jakieś pieprze gdzieś latają, kurczę. No już pełne, no już pełne. No to są gagatki, kurde, lenie śmierdzące. Ej, spieprzaj mi z tą lodówką. To coś tu jest ewidentnie nie ryn, jeśli chodzi o te szafki z talerzami. Coś tu, raz tych talerzy brakuje, raz jest ich za dużo, nie wiem o co chodzi. Ale okej, dobra. Słuchajcie, my się dzisiaj zajmujemy pizzą i musimy zobaczyć te wszystkie trzy pizze. Nic innego nie będziemy tu absolutnie robili, także skupiamy się tylko na pizzy. Pizza Supreme, hawajska i margherita. No teoretycznie wiadomo, zaczniemy od margherity. Tam są chyba odblokowane takie... okej, okay, ciasto do pizzy. W miska do mieszania ciasto do pizzy. Nie wiemy na co wyciągnąć. Grilluj pomidor, pokrój pomidor, czosnek. Koncentrat pomidorowy. Aha, mikserem, okej. Okay. No to jest raczej oczywiste. Dobra, bazylię trzeba kupić. Także mamy tutaj troszkę do kupienia w sklepie. Ja się już tak po prostu rozejrzę, co może być tu potrzebne do pizzy. Tu się coś podblokowuje. Opakowanie pepperoni. Przypuszczam, że do drugiej pizzy będzie potrzebne. Weźmy 5 albo od razu 10. Mozzarelki też weźmy 10. Koncentrat pomidorowy gdzieś mieliśmy, ale a co to jest? Puszka oliwek. Kurczę, no może będzie do pizzy potrzebna. Puszka słodkiej kukurydzy. No wątpię, żeby kukurydza do pizzy. Ja raczej przynajmniej nie jem pizzy z kukurydzą. I wiecie co, w ten karton weźmiemy sobie koncentrat pomidorowy, bo ja czasami duplikuję, widzowie. Gdzieś bazylia była napisana, ale to chyba będzie, wiecie co, do kupienia w tym warzywniaku. No bo to chyba nie jest bazylia, to jest kwiatek. Okej. Okay. Słuchajcie, ja sobie często duplikuję po swojemu. Moi drodzy, zobaczmy, czy jakaś szynka w ogóle się zrobiła. Także tam, gdzie będę dane rzeczy po prostu się bawił, tam mam w kartonach to poduplikowane. No tutaj raczej z pizzą będziemy działali chyba tutaj, bo to jest też i mikser, więc wiecie co, więc sobie schowajmy to tu. Zobaczmy, bo ta bazylia nie daje mi spokoju. No, więc raczej w warzywniaku będzie bazylia do kupienia i zobaczymy, czy czasem w mięsnym nie ma bazylii. A, to jest bazylia, okej. Okay. Nie wiem, ile tej bazylii. Z 20? No tak, to wszystko mamy chyba. Poza może zieloną papryką, czy czerwoną, ale no do margherity obawiam się, że do którejś pizzy papryka, przynajmniej czerwona, może być potrzebna, a ja jej, słuchajcie, papryki na zapas nigdy nie kupuję, dlatego że... No to weźmy też już tam... Tam gdzieś czosnek mi się przewinął. Nie kupuję dlatego, że się psuje, wiecie? To akurat jest źle zrobione coś w systemie i jak już tu jestem, to
Jest coś źle zrobione, jest jakiś bug i jak jest zielona papryka, to na drugi dzień już jej nie możecie wyciągnąć z tego. Wiecie co? Ale tu jeszcze coś jest zablokowane. Oj, patrzcie widzowie, tu jeszcze coś jest. Czyli jeszcze będzie coś w menu, to czekajcie, to czy ja rozumiem, że jeszcze coś się odblokuje? No ale tutaj nic nie jest pokazane, co by się mogło odblokować. A tutaj? Tutaj są na razie ukryte. No ale tam jeszcze jakieś są rzeczy. No dobra, no. Okej, mamy bazylię. Najważniejsze, że mamy bazylię. No to po kolei się bierzemy za pizzę. Zaczynając od najprostszej, od margherity. Lubię pizzę, bardzo lubię pizzę, widzowie. Wiecie co? W ogóle ja myślę, że szuflada do pizzy to będzie sobie tu na dole. Tak mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. Dobra. To teraz tak. Co mamy do zrobienia? Mamy do zrobienia oczywiście ciasto. Ja nie wiem, na czym tą pizzę mamy piec, więc... Ale jeszcze miała być jakaś deska dostępna do podawania pizzy. Łe, popsułem. Ale patrzcie, nie popsuło się to. Ale numer, zapomniałem, słuchajcie, o tym... Zapomniałem o tym i się nie popsuło, okej. Zawsze o czymś zapomnę. I ten też się nie popsuł. Chyba, bo nie latają muchy. Dobra, wiecie co? Miała być dostępna jakaś deska do pizzy, taka fajna. Coś przeoczyłem, czy jestem ślepy? Widzowie, moi drodzy, no tak, tu do góry jest w ogóle wolny regał. Coś tu pozmieniali. Po update'cie. No jest patelnia, którą kupiliśmy. Ja tu deski do pizzy żadnej, widzowie. Nie widzę. Kurczę. A w zapowiedzi update'u było. Ale ewidentnie nie widzę. No co, mam skoczyć? Nie, no tam do góry nic nie ma. Pozmieniali coś w tym sklepie. Hej, chłopie, gdzie masz tą? Może tu za ladą schowałeś? Otwieraj. A tu? Nie, to mnie nie wpuści. No dobra, no nie ma tej deski do pizzy. No to będziemy chyba pizzę na talerzu po prostu podawali. A taka fajna deska drewniana była. Myślałem, że to może ona tutaj będzie. No dobra, no nie ma, to nie ma. Słuchajcie, to lecimy po kolei. Mąka. I ti. Drożdże. Mąka. Jajka, sól. Czyli takie tradycyjne, bym powiedział, ciasto. Dobra, gdzie tu mamy sól? No nic, to zrobimy pizzę na tą deskę, no co zrobimy. I teraz pytanie. To jest pizza? Ciasto do pizzy, okej. Okay. O kurde, czego bym się spodziewał, no ale jednej UE, no to teraz mamy, widzowie, problem, bo ciekawe, co będzie nie działało jak trzeba. No dobra, na razie robimy tak, chyba że od razu sobie zrobimy tego ciasta więcej. Nie, ja wolę na raty to robić, powiem wam szczerze. Dobra, mamy to. Ciasto do pizzy. Grilluj pomidor. Pokrój pomidor i czosnek. Gdzie ja tu teraz mam pomidora, widzowie? Tu będę mieć. Czosnek nie jest napisane, że ma być grillowany, tylko ma być pokrojony. Grilluj pomidor. To już niech się grilluje, może nie spalę. Koncentrat pomidorowy. O, widzicie, będzie koncentrat pomidorowy tutaj potrzebny. Czyli pewnie od razu dwa. I też od razu dwa czosnki. Dodaj do miska do mieszania. Koncentrat pomidorowy, kawałki pomidorów. No, chyba się ugrillował. Plasterki czosnku. Zrobiłem razy dwa, bo nie wiem, czy nie będzie potrzebne do następnego. Co ja zrobiłem? Znaczy, dobrze zrobiłem, ale rozumiem, że pewnie to trzeba
A nie, to samemu. Mikserem, dobra, źle zrobiłem po prostu, ale okej, okay, misek mamy, jak widzicie, to na szczęście się nic nie stało. Dobra, widzowie, na szczęście się nic nie stało. Okej, okay, czyli na jedną pizzę wychodzi, czyli to jest tak wyliczone, no dobrze. Ja radę, na razie jadę po kolei. To mamy, weź miska do mieszania, no to zrobiłem. Dodaj do ciasta do pizzy świeżą bazylię razy 5 i mozzarellę. Mozzarella. A bazylia była w, tu chyba była bazylia. Gdzie? To nie bazylia, tu bazylia. A, bo bazylia chyba tak samo działa. Okej, okay, to czekajcie, zaraz zobaczymy. Aha, że razy 5, czyli taki sposób. Jest napisane, że razy 5? Nie jest napisane. Kurde, żebym dwa razy nie dodał, ale z drugiej strony mozzarelli. Nie, no chyba jest dobrze. Dobra, no nie wiem. I bazylia, aha, tylko że to jakby się samo dodaje. Ale mozzarelli miałem dać 20 gram. Czekajcie, ile opakowanie mozzarelli ma gram? Bo te przepisy, jak widzicie, są dla mnie troszeczkę niejasne i... Ja uważam, że jedno, na jedną pizzę to jest napisane stos mozzarelli, a nie jest napisane, ile to jest gram. Kurczę, no ale dobra, wiecie co, to zróbmy to. Powinno być napisane, ale nie wiem. Najwyżej będzie za dużo składników, słuchajcie. I tu jeszcze ten czosnek. Aha, ten czosnek już zużyłem. Dobra, świeża bazylia, piecz w piekarniku. Okej. Okay. To wiecie co? To zrobimy tak. Chyba się nie pogubię z pizzami, bo widać, że one się różnią wyglądem. Więc ja wam powiem tak, że od razu w piekarniku wszystkie popieczemy. Od razu. Najpierw mozzarellę. No, najlepiej by było zrobić w zapasie razy 4. Kurczę, no. Ach, też. Wiecie co, widzowie? Bo to jest tak, że to się zaraz skończy. I to jest właśnie ten problem, moi drodzy, że zazwyczaj po 4 to jest absolutne minimum. Przecież my nie będziemy... Nie będziemy, wiecie, inaczej tego robili. Więc nie mamy wyjścia. Musimy to zrobić jakby każda, żeby była razy 4, no bo inaczej to nie będzie miało, słuchajcie, sensu. Kompletnie, widzowie, to nie będzie miało sensu inaczej. Ale jak widzicie, tu już mamy też na szczęście to przygotowane i znowu odwrotnie, bo do miksera, ale to nic nie szkodzi. Ciasto do pizzy. Tu trzeba zawsze uważać, żeby się nie pomylić. Dobra, zrobimy każdą pizzę po 4. Zobaczymy, czy one się sprzedadzą. Według mnie raczej tak. Teraz to zmieszać. Chyba niczego nie pominąłem. Pokrój plasterek pomidorów, czosnku, koncentrat. Dobra, dziwię się, że soli na przykład nie było, albo tam oliwy na przykład do ciasta, no ale okej. Okay. Zróbmy odwrotnie. A tutaj zróbmy, słuchajcie, w tej pizzy jednorazową akcję. Nie no, ja myślę, że mozzarelli chyba po raz się dodaje. Bo to tak co mam liczyć? Ile jest to, ile to jest tych 20? No zobaczcie, wrzucam. No nie wiem, wydaje mi się, że tak się daje. Jakby więcej nic nie zmienia, nie? Także... Mówię, tutaj to jest troszeczkę tak zrobione, wiecie, niby prosto, ale powinno być moim zdaniem jakoś dokładniej opisane, co mamy robić. Te przepisy, jak widzicie, w przypadku jajek to też się kompletnie nie sprawdziły. Dobra, pierwsza pizza gotowa. Druga się pewnie niczym nie różni, ale dla formalności sprawdźmy, bo ta gra mnie jest w stanie, słuchajcie, wszystkim zaskoczyć. Wiadomo, że hawajska to będzie... No dobra, ale ciasto jest... Ciasto jest, słuchajcie, identyczne. Tu się ciasto niczym nie różni. To wiecie co? To teraz tak. Ile? Też 4. Czyli 4 tacki powinniśmy tak naprawdę mieć. To na bok na razie. 4 tacki powinniśmy mieć przygotowane. Dobra. Jajka mamy 3 akurat.
Ale to jeszcze i tak na raz, bo ja teraz na dwa razy muszę, czyli dwa razy drożdże, dwa razy mąkę. To tak się kijowo, jak widzicie. Tak się kijowo to wyciąga wszystko. Takie jest troszeczkę jeszcze to niedopracowane. Myślę, że bym się nie obraził, jakby twórcy troszkę popracowali, bo zobaczcie, ja gdzieś tam na przykład sprzedawałem szafki i te różne rzeczy i zobaczcie, że mi latają, o, pieprz mi lata, pieprz mi wisi w powietrzu, bo go po prostu, jest tutaj sól, nie ma soli jeszcze. Bo po prostu wyleciał mi w powietrze pieprz i taka robota. Ciasto do pizzy. Fajnie, że na przykład w większości przypadków, powtarzam w większości, bo nie w każdym przypadku, widzowie, jeśli chodzi o te dodatki, które są, czyli przykładowo robisz ciasto, jest dodatek, tak, do ciasta, no to w większości to jest, to się pokrywa, że tak samo ilościowo wychodzi, ale nie zawsze. Były przypadki, że nie zawsze, także wiecie. A myślę, że zrobimy, chyba nam w ogóle miejsca w piecu zabraknie na wszystkie pizze, tak aż dobrze to nie będzie, ale już bym prawie coś zrobił niechcąco. Widzicie, tak człowiek czasami się może zagalopować i zmarnować swoją robotę, jak za szybko F się wciśnie. Dobra, to mamy. Co do hawajskiej, to wiadomo, pokrój pomidor, czosnek. Nie jest powiedziane, że to ma być... Moi drodzy, nie jest nic powiedziane, że to ma być grillowane. Nie wiem, po co miało być. Nie, grilluj pomidor, jest napisane. Grilluj pomidor, o kurde. A dobra, bo... A dobra, bo... Będziemy się szczypać. Tu sobie weźmiemy od razu blachę, wyciągniemy. A, bo jest szansa? Nie, nie ma szansy. Tu jeszcze dwie pizze wejdą. Dobra, to na tym sobie pomidora przyniesiemy. W tym czasie szybko pokroimy ten czosnek. Tu cebulę chyba wyjąłem, nie wiem po co. Ciekawe, co to będzie ta pizza Supreme, bo powiem wam szczerze, akurat ta nazwa mi nic nie mówi. Zastanawiam się, czy... Pewnie z jakimiś salami, czy z czymś. Tak obstawiam, że to może być ta Supreme. A tak szczerze, drogi widzu, możesz dać znać. Jeżeli oglądasz do tego momentu, możesz dać znać w komentarzu, czy lubisz pizzę hawajską, bo tutaj mieszane są uczucia. Wiele osób w ogóle nie uznaje czegoś takiego jak pizza hawajska. Ja się wam przyznam, że generalnie jestem smakoszem pizzy i lubię eksperymenty, czyli lubię zarówno zwykłą taką... No klasyczną pizzę, jak i hawajską też jak najbardziej, moi drodzy, lubię. Jak najbardziej hawajską też lubię, ale to tak, wiecie, powiem wam taką rzecz, że typowo jeżeli kupujecie w pizzerii, ja lubię w ogóle piec pizzę, chciałbym wam powiedzieć, widzowie. Aha, bo znowu źle zrobiłem, kurde, się ciągle gubię. Jeżeli kupujecie pizzę hawajską w pizzerii, to ja uważam, że to jest jeden mały minus, ponieważ pizza hawajska z pizzerii nie ma szynki chyba, jak dobrze pamiętam, albo ma szynkę, a nie ma pieczarek. Ja uważam, że fajną wersją hawajskiej pizzy, którą sam robię, jest taka wersja, że oczywiście ten ananas jest, czasem może być na słodko bardziej, czyli ananas i brzoskwinia oczywiście z puszki tylko i wyłącznie. Natomiast no fajnie, jak tam ta szynka też się znajduje, czy te mushrooms? Okej, grzyby. To są pieczarki. Tylko gdzie ja mam? Tutaj mam mushrooms. Ile tych mushrooms? O kurde, tu jest dosyć grubo, widzę. Wiecie co? Ale pokrój. No nie wiem, no weźmy 4, bo do zupy było tyle. Tylko gdzie ja, widzowie, mam ananasa? On gdzieś był chyba tu. Ananas? O, i cebula mi się przyda, ale to wiecie co, chyba... No właśnie, bo ja nie robię na jedną pizzę, tylko na 4 i to też trzeba, kurde, wziąć pod uwagę. Czekajcie, bo ja się zaraz pogubię, nie? Bo ja robię w sumie 4 pizze i teraz nie wiemy. Plasterki ananasa mają być 4. Okej. A, czyli w ten sposób, okej.
Może po kolei trzeba to, słuchajcie, robić, bo jak człowiek tak robi z doskoku, to... Że niby cztery, ale się tak... Ale ładnie to wygląda, powiem wam szczerze. Chyba kolejność nie ma znaczenia. Tak mi się wydaje. Czyli jedna cebula na jedną pizzę będzie. Też tak ładnie się zrobi? O! A jak z pieczarkami, widzowie? Plasterki ananasa 4. Mushrooms razy 5. Aha, czyli nawet bez czytania, słuchajcie. Ale ładnie się pokroiło. Wow. Czyli bez czytania zauważyłem, że musi być 5. Słuchajcie, widzowie. Bez czytania to rozgryzłem. Tylko teraz się pogubię zaraz, nie? Czekajcie. Trzeba jeszcze będzie... To będzie na jedną pizzę. To będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeden. No i widzicie, jak to działa kijowo. Gdzieś wlatują pieczarki pod kurczę, nie wiadomo co. A tam, kurde, denerwują mnie, naprawdę, denerwują mnie strasznie nieziemsko, ale dobra. Poradzimy sobie. Na razie raz dałem. Będzie drugi raz, trzeci raz, czwarty raz, piąty raz. No tak, jedno wrzucone to cztery. Igites. Żeby mnie tutaj, wiecie, żebym się nie pogubił, wolę po kolei robić te pizze, bo ja jestem rozszczepany generalnie, wam powiem, i w takich sytuacjach łatwo mi się, po prostu mówiąc też do was i tak dalej, łatwo mi się rozkojarzyć i przez to wtedy jestem tak zwany szkodnik. A jak widzicie, robię po kolei, mam napisane, że razy 5, to przynajmniej... Chociaż tak na oko widzę, ale znając życie na pewno coś będzie nie tak. Ale to jak mówię, jak ja coś pomylę, nie ma problemu. Gorzej, jeśli jest to w przepisie niezaznaczone, to wtedy mnie gdzieś to tam drzaźni dość mocno. Zabawa, widzowie, z pizzą dzisiaj jest nieziemska. No dobra, mamy 5 tych. Jadę po kolei, więc to na pewno tu umiałem rzucać. Nawet nie jest napisane. Dobra, bo już teraz się pogubiłem, czy to już tu miałem rzucać, czy do następnej. Najwyżej jednej będzie więcej pieczarek. Ja lubię, jak jest dużo pieczarek generalnie. Dobra. To będzie pizza numer 3 i jeszcze jedna nam zostanie. Tylko szkoda, że te pieczarki gdzieś za szafkę wpadają. To jest takie, wiecie, nierealne. Ja specjalnie te szafki tak mocno dostawiałem do tego, wiecie, do tej ściany, żeby właśnie takich sytuacji nie było. I troszkę mnie to gdzieś tam drzaźni, że to jest nieskoordynowane, bo zobaczcie, tu już tych pieczarek nie wyjmę i muszę kolejny raz otwierać, słuchajcie, karton. Kolejny raz to robić. Czyli na razie mamy na pewno... Ale wszędzie ananasa nie mamy, ale akurat ananasa rozpoznamy, więc to nie ma problemu, widzowie. Jeszcze do cebuli nie doszedłem. Znaczy w jednym chyba jest cebula, nie? W jednym jest, bo to widać w tym pierwszym. Ale dobra, cebuli też może być więcej. Dobra, mamy. Czyli tak, ananas jest na każdym. Pieczarki są na każdym. Cebula musi być na numer 3. Cebula. Tu będzie cebula. Może tu sobie będziemy kroić. Wiecie co? Będziemy tu sobie kroić, będzie wygodniej. Czyli jak na jednym jest, to po prostu i tak. Plasterek cebuli razy 4. Aha, czyli razy 4. Dobra. Potem z tych nowości, które kupiliśmy, będziemy... Chociaż ja z tego, co pamiętam, to chyba cebulę też kupowałem w tym kartonie, który... Aha, bo my mamy 4 pizze, a nie 5. Dobra, to na jedną wrzucimy jeszcze raz. Dobra. Plasterki ananasa. Mushrooms jest, czyli pieczarki. Plasterek cebuli jest. Teraz kukurydza, mozzarella też musi być. To czekajcie, może najpierw damy mozzarellę. Ja myślę, że wszędzie damy po jednej. Po prostu, moi drodzy, wszędzie damy po jednej mozzarelli. I tutaj kukurydza. Dobrze, że wiem, że korn to jest kukurydza. Kukurydzy. Ja zawsze, słuchajcie, jak z dziadkiem na ryby jeździłem, jako dzieciak, zawsze się cieszyłem, że dziadek brał kukurydzę na ryby i zawsze mu wyjadałem. Uwielbiałem zawsze taką kukurydzę z puszki. Możecie dać znać, czy wy też lubicie. Pewnie też. A, widzicie, to już F nie działa, to już pewnie trzeba zrobić. Oj, i co ja mam zrobić z tą kukurydzą? Tak? Aha, tak, dobra. I co? Tylko wiecie, tu nie jest napisane... Nie jest napisane, ile tej kukurydzy. No i ta bazylia zostaje, tak? Czy ja coś pominąłem?
Dajemy, słuchajcie, po jednej, bo ja nie rozumiem, co znaczy 5 bazylii. Jakby kompletnie mi to, wiecie, no nie leży wszystko. Bo co, jakby 5 razy bazylię miałbym dać? No nie ma tutaj też opisu. Dobra, piecz i podawaj na gorąco. No okej, okay, no i właściwie tu nam się sprawa o tyle komplikuje, że miejsca nie będzie, więc i tak musimy najpierw chyba upiec tę pizzę, bo nie da się raczej. Nie da się raczej wszystkiego zmieścić. Jestem ciekaw tej trzeciej pizzy. W sumie na koniec najlepsze zostawiłem. Bo tak jak mozzarella jest oczywista, tak hawajska jest oczywista, tak tamta jest już dla mnie nieoczywista z nazwy. Ale powiem wam, że zobaczymy, zobaczymy. Niech one się najpierw upieką. I zobaczymy, czy się będą... Oj, czy się będą sprzedawały, no. Jakoś dziwnie, nie, widzowie? Znaczy ja wiem, że to się upiecze. Chociaż powiem wam, że wolałbym nie na blasze to piec, tylko tak ogólnie na tym pizzę raczej się, no nie wiem. Dziwnie to się wkłada po prostu, jakoś tak jest nieskoordynowane. Ale dobra, zamknijmy, pieczemy. Skoro my to mamy już ogarnięte, to możemy się szybko przejrzeć z ostatnią pizzą w tym czasie. Co my tu mamy? Też będzie... O, zielona papryka, widzicie? Zielona... Tak mnie, widzicie? Intuicja mi mówiła, nie miałem prawa o tym wiedzieć. Także zielona papryka, drogi widzu, nam się jak najbardziej przyda. Widzicie? Mam trochę intuicji, nie? Zielona papryka, peperoni, czyli wszystko, co kupiliśmy, będzie potrzebne. Tu będą oliwki. Aha, czyli taki sposób będzie tej pizzy supreme. No to szczerze wam powiem, patrząc na moje gusta, mozzarella jest dobra, ale jest dla mnie za skromna. Z ananasem hawajską lubię, ale ta supreme wydaje mi się taka najlepsza. Jakby jeszcze jakaś ostra papryczka typu japanero była, to w ogóle bym się bardzo cieszył. Bym nie pogardził. Wiecie co, i myślę, że to chyba na talerz, to po jednej pizzy. A jest deska na pizzę. Dobra, widzowie. Jest deska na pizzę. A ja do sklepu szedłem, chciałem kupować. To czekajcie, jedna pizza margherita, póki gorąca. To ją podamy tu, żebym tylko się nie pomylił. Margherita. Patrzcie, ale czemu pieczenie 86%? Że co, że przepiekłem? Dobra, no całkiem możliwe, nie? Tu jest pizza hawajska. Zbyt pikantna. Okej, okay, czyli za dużo przypraw. Czyli możemy je sobie na deski ściągnąć i one mogą tu czekać. Przy czym ja się i tak mogę pomylić z tym. Więc powiem wam szczerze, i tak to będzie trzeba potem podgrzewać w... Tutaj będzie margherita, to hawajską wrzucimy faktycznie dalej. A ładnie, ładnie, podobają mi się te deski. Fajna forma podania. Jak powiem szczerze, też bym chciał tak pizzę właśnie dostać podaną. Dobrze, zobaczcie, jak już mam ruchy skoordynowane. Tu się zrzucimy z następną. Ja chciałem kupić deskę do pizzy. To też jest takie trochę dziwne, nie? Że ta deska tak po prostu się z dupy pojawia, nie trzeba jej kupować. Ja chodzę, szukam, a tu się okazuje, że ona po prostu jest, nie? Mam nadzieję, że w mikrofali to się później da podgrzać, no bo... Chociaż tak powiem szczerze, realistycznie patrząc, to trochę tak kijowo, nie, widzowie? Kijowo tak w mikrofali podgrzewać. Pizzę. Chcielibyście pizzę w mikrofali dostać? Bo ja niekoniecznie. Dobra, ostatnie dwie blachy nam są potrzebne. Tylko tam, kurczę, muszę tamtą też tu przynieść, bo potem się nie załadujemy. Ostatnie dwie blachy i robimy ostatnią pizzę. Niby wszystko jasne, niby wszystko oczywiste, ale ja wolę ten przepis sobie tutaj zerknąć. Czyli, moi drodzy, mąka i to też razy dwa drożdże. Mąka. No i pewnie te jajka też, bo one się skończą. Coś jeszcze? Sól. No sól mamy. Dobra. Munka, drożdże, jajka,
sól. To dobrze, że wszystkie ciasta są takie same, że się nie różnią, to spoko. O tyle fajnie, że jakbyśmy chcieli szybko awansować, to jak widzicie, robimy szybką akcję na zasadzie po prostu robienia ciasta i potem tylko robimy... Aha, to razy 4 blachy muszą być. To ja coś źle policzyłem, bo to miały być 4 pizze, a nie 2. Kurde. Ale mamy blachy, więc spoko. Także tu fajnie, spoczko. Jestem ciekaw, jedna pizza taka średnia, ale jestem ciekaw, jak będzie to się sprzedawało. Czy ten zapas, ja po prostu chcę sprawdzić, widzowie, czy ten zapas, dlatego was jeszcze trzymam, słuchajcie. Fajnie w ogóle, że oglądacie, bardzo mi miło i pozdrawiam cię, drogi widzu, jeśli jeszcze oglądasz. Gorąco cię serdecznie pozdrawiam, możesz w komentarzu dać znać, że słyszysz moje pozdrowienia do ciebie. Natomiast dlaczego was jeszcze trzymam? Bo chcę zrobić, słuchajcie, moi drodzy, test. Czy te 4 pizze to faktycznie będzie jakby za mało? Grilluj pomidor. Znowu pomidora mam grillować, kudźwa. Wiecie co, co oni mi każą tego pomidora nagrillować? Dobrze, tak, razy 4 pomidora, tak? Nie, razy 2. To wszystko razy 2 teraz będzie. Grilluj pomidor. Pokrój pomidor, czosnek. Czosnek. I to dodajemy do miski do mieszania, a mamy dodać oczywiście z koncentratem pomidorowym. Ale będzie mi tu jeszcze potrzebne, moi drodzy. O Jezu. Koncentrat pomidorowy, weź, dobra. I będzie mi potrzebne, będą mi potrzebne cebula, papryka, pomidor. Wiecie co, no to, wiecie co, to my może to później zróbmy, bo się zamieszamy. O Jezu, ja chyba pomidora grzeję, czy ja go nie włączyłem? Nie włączyłem go. No to ładnie grilluję pomidora, nie? Zarąbiście, widzowie, pomidora grilluję. Dobra, ja wiem, że do tej miski się ciągle mylę, ale jest mi po prostu wygodniej. My to możemy zamieniać, jest szybciej. Tu, tu. O, blacha mi się przyda do transportowania pomidora. Nie, no ładnie te pizze wyglądają. Na pewno jest to fajnie. To tu może wrzucimy tą Supreme, żeby się nie pomylić. Natomiast ja mam spore, widzowie, wątpliwości, czy te 4 pizze, w sumie już tylko 3, no bo jedna jest włożona, a ja zawsze wam mówiłem, żeby przynajmniej 4 były w zapasie, gdzie jedna jest włożona. Minimum, zawsze mówiłem totalne minimum, gdzie to i tak, jak widzicie, nie zawsze starczało. To jestem ciekaw, czy tu starczy. Jestem ciekaw, no wiecie, no można by jakoś na bieżąco tą pizzę piec i podawać, ale kurczę, no nie mam zdania. Nie mam zdania, widzowie. A, okej, okej. Czyli źle zrobiłem jednak. Nie pomyślałem. Dobra, to sobie zostawimy na wierzchu, bo zaraz będziemy... Oj, coś złego wyciągnąłem. Pokrojone oliwki, nie chciałem tego wyciągać, chciałem... Koncentrat pomidorowy, widzowie, a nie oliwki pokrojone. Ale bym teraz nagrzebał. Ale dziwię się, że żadnej soli ani niczego się nie daje. Ale okej, dobra, mamy cyk. Czyli mamy tą panierkę, dobrze. I co dalej? Co dalej? Co dalej? Co dalej, moi drodzy? Może trzeba po kolei mushrooms, czyli oczywiście pieczarki. W sztukach razy, nie jest napisane ile, ale niżej będzie napisane. Czyli 5 na jedną pizzę. Delikatnie wykładam. Chyba za dużo w ogóle, o jedno pyknięcie za dużo. Słuchajcie, wykładam tak delikatnie, bo jest to troszeczkę, wiecie, wkurzające, że te różne nasze składniki tak latają.
Ale to już wychodzi, że... Ale dobra, piszą razy 5, to dodam razy 5, no ale... Nie wiem, coś mi się wydaje, że coś tutaj jest, tym opis taki nieoczywisty. Bo to nic się nie zmienia, więc myślę, że to chyba po raz trzeba dodać. O, widzicie? Okrojonych będzie 5, więc ja myślę, że to o to chodzi. Spróbujemy i zobaczymy, czy pokaże, że jest za mało na przykład. Dobra, pierwsza rzecz, czyli tak, zielona papryka. Zielona papryka i zobaczycie, że ona chyba już nie będzie działała niestety. To jest niestety, a nie, na razie naprawili to może, bo to mi, czy ja to dzisiaj kupowałem to w sumie. Czerwona papryka, no zakładam, że jedna na jedną pizzę, no to tak w ten sposób. Cebula jeszcze, razy 4. Jakieś peperoni gdzieś tu było, ale teraz powiem wam, to chyba gdzieś w tym kartonie, nie wiem gdzie ja to peperoni miałem. Ale po kolei, zielona papryka. Po co ja czerwoną wyjąłem? Nie no widzowie, ja jestem ci jakiś zamotany, przecież czerwona jest niepotrzebna. Oni chcą zieloną paprykę. Dobra, spieprzyłem, słuchajcie. Ale okej, no przecież to się nie zmarnuje, ta czerwona, wiecie. Niepotrzebnie wyjąłem. Jezu, te jajka mi przeszkadzają. Nie no, szkodnik jestem, widzowie, szkodnik jestem. Trochę się zamotałem. No, no cóż, kto się nie zamotał, okej. Zielonej papryki. Ja pomidor miałem, kurczę, wyciągnąć, a nie paprykę. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Widzicie, jak wszystko ma swoje miejsce, to jest elegancko. I naprawdę jest fajnie. Ja nie wiem, czy to jest to peperoni, kurczę, z mięsnego, czy peperoni takie z puszki, bo tam coś takiego było i wydaje mi się, że z puszki. Na razie nie mamy cebulę, pomidora, mozzarellę. Dobra, to jedziemy po kolei, bo żebyśmy, wiecie, nie spierdzielili. O, jest peperoni. Widzicie? Do góry jest opakowanie peperoni. No, to to będzie to. Ja myślę, że faktycznie za dużo dawałem. Myślę, że to na tym polega, że po razie się wszystkiego daje. Widzicie? To tak jakby wychodziło. I tutaj to peperoni. O, tak mi się wydaje, że to właśnie o to chodzi. A nie, nie więcej. Czyli co? Oliwka jeszcze została, tak? Cyk. Tak mi się wydaje, bo to by pasowało na cztery pizze. Plasterek zielonej papryki daliśmy, peperoni daliśmy, pieczarki daliśmy nawet w nadmiarze. Plasterek cebuli był, plasterek pomidora był, mozzarella, oliwki, piecz w piekarniku. No dobra, no to idziemy do piecu. Zobaczymy przy podaniu, czy jest ok, moi drodzy. Zobaczymy przy podaniu, czy jest ok, czy coś spierdzieliłem. Ale bałagan, nie? I dzisiaj tylko pizzę. Dzisiaj kebab się zamienia w pizzerię, widzowie. Ja swoją drogą uwielbiam, słuchajcie, pizzę piec, bawić się w kuchni, dlatego może tak skrupulatnie do tej pizzy podchodzę, jakbym wam naprawdę coś piekł. No bo lubię czasem się pobawić. Mi to bardzo fajnie odstresowuje, także też polecam. Dobrze, to wiecie co? To tą deskę i tą pizzę będziemy tu podawali, żebyśmy się nie pomylili. Bo się pomylimy i tyle tego będzie. Raczej wszystko powinno być na cito zrobione. No nie wiem, nie chcę tu kozaczyć, bo zawsze w praktyce wyjdzie coś innego. Więc no myślę, że raczej błędu nie popełniłem. Myślę, że opis, przepis były bardzo takie przejrzyste, bardzo takie, wiecie, czytelne, więc myślę, że tu nie ma problemu. Ale to zobaczymy, nie? Zobaczymy. Bo w przypadku tego jajka, no to tam ewidentnie jest źle opisane. No w przypadku pizzy nie było błędu w opisie, więc myślę, że nie powinno być problemu. Kurczę, czy my coś możemy tu jeszcze do sprzedaży? Może tego precla dorzucić dla pizzy?
Ale czy mi to coś da? Recel, a w sumie byśmy go awansowali, nie? Widzowie, byśmy go awansowali. Póki gorące. Patrzcie, ale pieczenie. Ciekawe, czemu pieczenie 88%. Tego nie do końca rozumiem. To znaczy, że za krótko, bo za długo raczej nie. Spalone ono nie jest, więc nie rozumiem, o co chodzi z tym pieczenie 80%, a nie na przykład 100%. To jest dla mnie troszeczkę takie tutaj... Wiecie co, wrzucimy tego precla, bo ja go też chcę wylewelować. Więc wrzucimy z jednego precla. Żeby już na 100, bo nie pamiętam, czy te precle już były, czy nie były, już jakby się pogubiłem. A tak tu nic więcej nie ma co wrzucać, no co, dwa hamburgery, przecież nie wrzucimy dwóch hamburgerów. O, widzicie tu ananasy, mieliśmy jakiś czosnek, taki bałagan, jakieś zielone papryki, no niestety. Dobra, no to słuchajcie, możemy kram otwierać, tylko dodajmy tego precla do menu w zasadzie i lecimy z tematem, nie? Sałatki mi się robić nie chce, burgera mi się nie chce, to tam sobie kiedyś posiedzę poza odcinkiem i poleweluję te rzeczy, a tu precla po prostu przy okazji, wiecie, tak cyknąłem, żeby był. Zanim oczywiście, widzowie, jeszcze otworzymy kram, to my musimy skontrolować naczynia, bo to jest podstawowe. Dobrze, otwieramy i zobaczymy, jak się będą... A nie ma kolejki dzisiaj. Halo, otworzyłem. Zapraszamy na pizzę. Co to, pizzę wprowadziłem, nagle chętnych nie ma? Widzowie... Nie no, ładnie to nawet wygląda. Animacja, wam powiem szczerze, a nie można. Animacja nawet jest całkiem spoko, nie? Tu bym się nie doczepiał, że to jak... Wizualnie bardzo ładnie. Wizualnie bardzo ładnie, także... Plus 75? To tylko 75 zarobiłem za pizzę? Tyle roboty było z pizzą, tylko 75? Widzowie, reklamacja. Tu pani idzie po co? Po hawajską. Tu idzie po mozzarellę chyba, gościuwa. Następny idzie po... A co ty, gościu, w czapce chodzisz latem? Ta rozebrana, gorąco jej jak diabli. A ty, chłopie, w czapce, zimno ci. Tu Supreme. No, już ktoś zjadł pizzę. No, dobra, dobra. Teraz się okaże, że precelki będą mieli w nosie, widzowie, nie? Że tylko pizzę będą chcieli. Dobra, hawajska już jest do grzania, widzę. Bo jedna została. Zobaczmy, czy to się da w ogóle w mikrofali. Niby się da. Trochę dziwnie to wygląda, ale okej. Okay. Na to się oko przymknie, widzowie. O, jeszcze ta też jest już do grzania. Dziwnie to trochę wygląda. Mamy tylko 4 pizze, widzowie, więc to też nie jest tak hop-siup. O, idzie gościu po hawajską. Więc zaraz ją uzupełnimy. Zaraz, słuchajcie, uzupełnimy hawajską, czyli się sprzedają, czyli jest... A tu jest 85% pieczenie, a nie jest powiedziane dlaczego. Składniki 92%, czyli tak jakbym, nie wiem, spierdzielił ze składnikami coś. No, trochę tego, widzowie, nie rozumiem, bo okej, no może minutę mi się dłużej trzymała w piekarniku. Składniki to raczej za mało nie dałem. Raczej, zresztą jakby był brakujący składnik, to byłoby napisane, że brakujący składnik, prawda? Także wiecie, to też jakby no generalnie nie pominąłem niczego. A tu jeszcze precelka akurat ktoś chce. O, zobaczcie, wykorzystamy dzisiaj moją rezerwową mikrofalę. Mam taką na ewentualności różne mikrofale, jak już tutaj sobie coś robię, żeby nie wyjmować, żeby nie studzić, to tu sobie możemy precelka wtedy podgrzać, a tu już mamy pizzę gotową. Widzicie? Już dzisiaj to jest pierwsze użycie trzeciej mikrofali w historii. Łatwo się pomylić, która pizza, która, więc musimy oczywiście, widzowie, uważać. Tu margheritę trzeba dodać. Naprawdę łatwo jest się pomylić, powiem wam szczerze. Bo to jest jedno kliknięcie takie w pośpiechu i pozamiatane, nie? Wiadomo, że te pizze się różnią i jak czytamy, ale chodzi mi o to, jakbyście mieli patrzeć na obrazek i tylko się pospieszyć, no to może być ciężko. O, hawajska już się sprzedała i już wam powiem, że te pizze nie starczą, nie?
Zobaczcie, już nam jedna tylko hawajska tam została, jedna w tym. Tu Supreme, no. Też cudów nie ma. A poziomy lecą jak głupie. 300 poziom, 319 poziom restauracji. No patrzcie, jak te pizze się rzucili ludzie. Czyli się okaże zaraz, że naprawdę nam te pizze się skończą. A, precelek teraz się skończył. No już, 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 panie szanowny. Skąd ja miałem wiedzieć, że się rzucicie na precelki, no? Podgrzewanie pizzy w mikrofali, widzowie. No, żenada, prawda? Jakby tak spojrzeć, czy byście chcieli zjeść pizzę z mikrofali? No, zakładam, że nie. Ja też bym nie chciał, bym się mega wkurzył, nie? A tu widzicie, taki Juken Pruken wam podaje pizzę z mikrofali. Dobra, margeritka niech już się grzeje. Precelek już się chyba zagrzał właśnie. I zobaczcie, coś jak level wchodzi, to jest poziom trudności większy, że potrafią się wszystkie po prostu dania w jednym czasie kończyć. A ten co chce? No jest precel, chłopie, co mi tu marudzisz? Jest precel. Już nawet następnego będę szykował. Na zapas. Coś się skończyło, chyba ta. Margarita się skończyła. Patrzcie, co tu się dzieje, jaki jest młyn. To też jest związane, widzowie, z wyższym poziomem trudności, nie? I zobaczcie, że tylko 4 dania mamy, tak? Licząc, że precel, to tam ciężko powiedzieć może, że jakieś danie, ale... Mamy tylko 4 dania, tak? I zobaczcie, jak to się szybko kończy. Ja tu mam młyn. A co by było w momencie, kiedy ja bym miał mieć 8 dań czy 10, nie? I jeszcze tu trzeba pilnować oczywiście tych, jak widzicie, naczyń, bo niestety nam pracownicy nie uzupełniają. I już muszę lecieć, zobaczcie, już muszę ładować, bo pracownikom się nie chce. No, także no niestety, niestety. Leniuchy straszne, słuchajcie, z nich. Dobra, obserwujmy. Tu jeszcze pizza hawajska jest na wykończeniu. Uj, ale margerity już nie ma. No to zobaczcie, już jeszcze dzień się... I zobaczcie, ile jeszcze do końca dnia zostało. Czyli wniosek mój jest taki, że jeżeli robicie pizzę, macie wyższy level, to moim skromnym zdaniem, widzowie... Ale absolutnie moim skromnym zdaniem. Już precel, dopiero ładowałem precla przecież. Kurde, rzucili się. Ludzie, litości. Margarita. Tu hawajska. 6 pizz powinniście mieć przygotowanych tak, żeby było na zapas ogólnie, nie? 6 pizz powinniście mieć. Dobra, tego precla tu szybko podgrzejemy. Bo inaczej nie ogarniecie. Zobaczcie, mieliśmy 4, tylko 4 pizze i zobaczcie, że już jest koniec. Już jest pozamiatane, już nie ma co dalej. Już jest koniec pizz. Już nie ma, ani nie ma margerity, ani nie ma hawajskiej. Wiadomo, że w tym czasie już tego nie mam co piec, jak jest restauracja otwarta, bo to by było tylko spieszenie się w nerwach, a i tak by to no nie dało efektu, tak? Została nam jedna jedyna pizza Supreme i to jest wszystko, co posiadamy w tej chwili. Już nie ma margerity, no możemy się przyjrzeć, czy gdzieś jakiś talerz nie spadł, ale no widzicie, że nie, no. Nie wyczarujemy. Raczej tutaj w tym też nie została żadna pizza, chociaż byłoby fajnie, jakby jakaś została. O, Supreme się sprzedała, no i to by było na tyle z pizzami. Ja także bardzo fajnie widzę, że mimo, że same... Oj, nie mogę chwycić tego teraz. Kurde. Bardzo mi się to podoba. Nie będę mówił, że nie. Oj, że o mały włos bym źle kliknął, bym dodał jako margaritę, nie? Także bardzo mi się to, widzowie, podoba. Patrzcie, znowu precel się sprzedał. Kurde. Ja to naprawdę nie nadążam, nie? Sami widzicie, że mamy tylko 4 dania, gdzie ruchy mam bardzo skoordynowane, no już bardziej sobie ułatwić tu życia nie można, bo ja zrobiłem wszystko, zobaczcie, mam poukładane wszystko pod ręką, tak? To nie ma opcji, do końca dnia to tutaj mnie jeszcze precle, to... A nie, precli też już im więcej nie sprzedam.
6 talerzy precli zjedli, słuchajcie. Albo 7? Nie wiem, ile tych precli było. No. No i pozamiatane, widzowie. No i koniec handlu, nie? Koniec handlu, nic więcej nie zrobimy. Pizze się pokończyły. Także doradzam wam, jak macie wyższy poziom i chcecie sobie spokojnie robić. Pamiętajcie, że zawsze te pizze możecie wsadzić do lodówki i mieć na następny dzień. No już tu nic nie zrobimy, nie? Przypuszczam, że wszystkie pizze nam się do zera wykończą. Tutaj te zostały jeszcze 3 Supreme. Także nic więcej nie zrobimy. Zobaczcie jeszcze, ile ludzi czeka. Zobaczcie. Ja bym tu sprzedał jeszcze spokojnie 4 margerity i 4 hawajskie. Widzicie to? I tu jeszcze jakaś ekipa idzie. No, no i ostatnia Supreme została. Widzowie, została ostatnia pizza Supreme. I pozamiatane, i koniec tematu, nie? Także będziemy, słuchajcie, tylko na podsumowaniu zobaczymy. Ja się pobawię poza odcinkiem. Zrobię sobie taki zapas 6 pizz, czyli jedna pójdzie do na wystawkę, że tak powiem, a 5 będzie w zapasie i zobaczymy, czy to będzie całkiem spoko, nie? Powiem wam, że fajnie, że są 3 pizze. Mam nadzieję, że twórcy to rozwiną. Ja chciałbym, chociaż powiem wam tak, moje takie podsumowanie po tym update'cie, bo myślę, że 2 odcinki były z update'u i dla widzów, którzy zostali, którzy tam godzinę ze mną spędzili do końca, szybkie podsumowanie mojego przeze mnie update'u. W przypadku tych produktów z jajkami, burger spoko, super pomysł, chociaż dla mnie w ogóle to jest dziwna propozycja kulinarna, żeby burger z jajkiem. Po prostu nie lubię, więc jakby sobie tego nie wyobrażam. Pewnie w McDonaldzie takie rzeczy są i ludzie to jedzą. Pewnie nie jedna z was też to je, więc spoko. Tu nie oceniamy gustów, tak? O gustach się nie dyskutuje. Natomiast mówię bardziej o technicznie pod kątem gry. To ta sałatka, słuchajcie, to jest rzecz fatalna, beznadziejna i masakryczna, widzowie. Wiecie co, ja to sobie powkładam, bo to nam wszystko i tak się popsuje. Ta sałatka jajeczna jest masakryczna, bo ciężko było dojść do tego, co jest co i sprawiało to ogromny problem. Widzieliście to w poprzednim odcinku. No i niefajnie, bardzo niefajnie, że nie jest to tak opisane. Także ta sałatka jest w ogóle, wprowadza w błąd i myślę, że to, że takie rozkminy robiłem na odcinku, wielu z was mogło pomóc, żebyście takiego problemu no nie mieli, żebyście jakby na gotowo, można powiedzieć, wiedzieli, jak to przyrządzać. Co do pizz, bardzo fajnie, nie mam tu żadnych uwag negatywnych, wiecie, jakichś krytycznych, nie. Raczej wszystkie są pozytywne, przy czym wszystko pochowaliśmy. Jak widzicie, muszę sobie porządek tu zrobić na koniec. Przy czym jedyna moja uwaga być może jest taka, że może chciałbym, żeby więcej tej pizzy było dostępnej. Byłaby fajna zabawa. O, tu jeszcze widzicie też, kurczę. Na pewno byłoby fajnie, gdyby było więcej pizzy dostępnych. I powiem wam tak. Chciałbym, żeby twórcy gry to tak rozwinęli, żeby była, można tworzyć sieć restauracji. I znaczy się w ten sposób, że przykładowo w jednej restauracji byśmy mogli, nie wiem, kebaby z burgerami serwować, czy tam jakieś frytki, takie typowe fast foody. No ja wiem, pizza też jest w sumie fast foodem, ale przykładowo w drugiej restauracji byśmy mieli tylko pizzerię, stricte pizzerię, tak. Brakuje mi takiej możliwości, że właśnie tutaj, gdzie mieliśmy pierwszą restaurację, żeby tam się gdzieś też na przykład otworzyć, nie? Czyli takie coś powinno moim zdaniem być, bo no bo tak uważam. Dobra, zobaczmy co. O, pizza już nam awansowała, zobaczcie, na 3 poziom. Także elegancko, percelka już chyba na maksa. Nie, jeszcze nie zrobiliśmy percelka na maksa. A, olać tego percelka. On tam był dzisiaj dodatkiem. I zobaczcie, na 4 daniach 86 tysięcy zarobiliśmy obrotu. Fajna rzecz. No nic, to tyle moi drodzy. Ja jeszcze tradycyjnie kończąc odcinek, jak zwykle zerknę, bo ja zawsze w ten sposób sobie przez menu zerkam, na ile te poziomy wzrosły i sobie w ten sposób patrzę, jak to wygląda z pizzami. Na 3 poziomie każda pizza jest, także myślę, że całkiem
fajnie. Pobawię się, żeby jeszcze je levelować, no i czekam. Jeszcze sobie tu zobaczmy, czy coś tu nic się niestety nie odblokowało, ale więc będę czekał na kolejny update, ale może w międzyczasie jakieś poradniki do Was też z Kebab Szefa nagram, jeśli oczywiście, drogi widzu, chcesz. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Pozdrawiam Cię serdecznie, no i do następnego odcinka z Kebab Szef Simulator lub z czegoś innego. Trzymaj się, cześć!